Parę lat temu zrodziła się taka sąsiedzka, bardzo regionalna tradycja wspólnego muzykowania, wspólnego bycia razem przez paręnaście minut z okazji takich wyróżniających się dni czy uroczystości, czy jubileuszów państwowo-kościelnych. Między innymi dzisiejszy dzień z okazji Konstytucji 3 maja, oczywiście rezolekcje wielkanocne, oczywiście też Boże Narodzenie, okres kolęd, patriotyczne nasze rocznice typu 11 listopada, 15 sierpień. Chciałbym, żebyśmy troszeczkę sobie to życie w tym mini społeczeństwie urozmaicili tą moją skromną grą. Ludziom brakuje takiego spotkania z żywą muzyką, z taką inną, troszeczkę zapomnianą muzyką typu trąbka. Ja to chcę uczynić, chcę ten sobie i ludziom osłodzić na parę minut ten świat, to życie. Rzadko kiedy bardzo dobrych żyjemy w stosunkach międzysąsiedzkich, pomagamy sobie nawzajem i chciałbym, żeby to ta moja inicjatywa, ten pomysł, ta inwencja, żeby to się rozszerzyło tu na Chrzanów, na ten trochę, powiem szczerze, smutnawy Chrzanów, gdzie się odbębnia tylko święto miasta, a później długo, długo nie ma nic, nie mamy. Nie ma publika czy mieszkańcy, nie mamy kontaktu tak osobistego z muzykowaniem, takich rzeczy niekoniecznie artystycznych, ale jakże zbliżonych do uczuć ludzi, a przede wszystkim do muzyki polskiej. Chciałbym to, żeby to była forma rozwojowa, żeby Chrzanów dał się poznać jako również miasto muzyki.